Matematyczne Laboratorium Kultury to wyjątkowy interdyscyplinarny projekt realizowany przez Wydział Studiów Edukacyjnych we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM. Projekt, który ma pokazać uczniom odmienne oblicze matematyki. Chodzi też nam, żeby w pewien sposób pokazać uczniom, że ta kultura matematyczna jest i można nie bać się tej matematyki, a nawet ją rozwijać, a nawet pokazywać, że wszędzie jest ta matematyka wokół nas. Warto jest pokazać uczniowi, że matematyka jest ładna, że jest to rodzaj sztuki, tylko tam no, budulec jest inny niż w sztuce, tak, w sztukach konwencjonalnych, które znają powiedzmy zwykli śmiertelnicy. Uczeń, który zrozumie, że matematyka jest ładna, zacznie się sam interesować, zacznie brnąć w to dalej, no i siłą rzeczy będzie później odnosić sukcesy. W projekcie biorą udział uczniowie z wielkopolskich szkół. Zajęcia łączą w sobie teorię z praktyką. Uczniowie pracują w grupach i wspólnie rozwiązują zadania. Matematykę da się lubić, według mnie da się lubić, tylko trzeba po prostu uczniom to odpowiednio pokazać. Postanowiłam wziąć udział w konkursie, żeby spróbować swoich sił. Bardzo lubię matematykę i przyjechałam na konkurs. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałam. Ta satysfakcja tak ogólnie. Młodsi uczestnicy edukacyjnego eksperymentu dowiadują się, jak wykorzystać matematykę w praktyce. A nauczyciele mają okazję udoskonalić swój warsztat pracy.